Proszę Państwa, i z Duszników Zdrój, gdzie właśnie zakończył się trzeci dzień zmagań, rywalizacji Nordic Walking oraz biegów. Słuchajcie, jak Wam się podobała impreza cała? Super! Super! Dobrze. Tutaj mamy jednego z młodszych uczestników. Powiedz, w czym startowałeś? Nordic Walking. I jak to by się szło? Dobrze. Na ile kilometrów szedłeś? 4,5. I powiedz, widzę taki medal, to zdobyty? Za najmłodszego uczestnika konkursu. No to bardzo dobrze. Tutaj może poprosimy trenera, pana Bogdana, o podsumowanie. No, chciałem podziękować grupie, która przyjechała na weekend. Mieliśmy w planie troszeczkę przyjechać, się przyciągnąć w Dusznikach. Osiągnęliśmy plan, nie chodziło nam o medale, ale o tą rywalizację, która tu zawsze w Dusznikach jest wspaniała. A może tutaj warto kogoś wyróżnić? No niestety jako trener nikogo nie wyróżniam, bo wszyscy wspaniale wypadli, także dla mnie to jest naprawdę, ale jest dużo niespodzianek, ale na razie zostawmy to. Panie Bogdanie, bo ja tak wyróżnić, tutaj wszyscy mają medale, więc może byśmy wszystkich wymienili. No, najbardziej wyróżniających się, to powiem, tych liderów, to jest pan Irek Lubiatowski. Irek Lubiatowski to w Wiedynce wygrał Nordic Walking, no i pani Stępień Lucyna w Open wygrała. To są te podstawowe, a resztę my same w kategoriach wiekowych mamy te same jedyneczki. No właśnie, po raz trzeci jesteście tutaj, czy po raz drugi? Po raz trzeci. Wszyscy w tym samym składzie? Było nas więcej. Jak się szło dzisiaj? Dzisiaj się szło wspaniale, na luzie. Deszczyk dodawał siły. Nie było zmęczenia. Było bardzo sympatycznie. Dobrze, ja przechodzę na drugą stronę. A z tych trzech dni, który dzień najlepiej wspominamy? Nocny marsz, czy może dzisiaj piętnastkę? Ja wspominam. Ja jestem pierwszy raz. Oczywiście, biorę. No właśnie, widać, bez koszulki jeszcze. Tak, bez koszulki, ale już właśnie obiecano, że dostanę. Mój trener obiecał, że ma taką dla mnie. Medal więc, robi swoje. Tak, medal robi swoje. W ogóle nie miałam w zasadzie startować na piętnastce, ale wystartowałam dzisiaj. Właśnie Nordic Walking, było to wspaniałe przeżycie dla mnie. Po prostu. Świetna organizacja, uważam, świetni ludzie, których żeśmy tutaj mieli na trasie. Obsługa była bardzo fajna. Naprawdę w sumie gratuluję. Irek, ty wygrałeś 2-3 dni z rzędu? No, można powiedzieć, że 3. Powiedz, jak tobie się trasa w tym roku podobała? Bez śniegu? No, super, ja taką uwielbiam trasę. A z deszczykiem mówiłeś, że bardzo dobrze się szło, prawda? No, super było. Ja lubię taką pogodę, jak najgorszą. Orzeźwiającą mokrą. Jak najgorsza, żeby była. Czyli pada, śnieg może być i tak dalej. Widziałem, że tutaj tempo podkręcaliście sobie tutaj razem, prawda? Razem z teamem. Może zapraszamy tutaj. Tak. Gonisz Irka cały czas? Oczywiście, to jest taka sportowa rywalizacja między nami, to jest właśnie super, nie? Walczymy sportowo. Tak jest. I trenujecie nie razem i walczycie. Znaczy się na zawodach. Na zawodach. Trenujemy się. Tak, tak. Ścigamy się. Bo nie ma możliwości razem trenować, bo ja jestem z Gubina, nie? Aha. A reprezentuję Lublin. Ale jesteście z tego samego klubu, pomarańczowy koszulka. Tak, klub jest jeden. Klub jest jeden. Transfer. Najlepszy. Nordic Lubin pozdrawia!